Dzień dobry, witamy Państwa w imieniu całego EY-a bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy Państwa mieć u siebie i gościć w tak szacownym gronie i w tak dużej liczbie. I właściwie wszyscy zgodnie z zaproszeniami się stawili, także jest nam bardzo miło i mamy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie będzie dla Państwa ciekawe, będzie okazją do dyskusji z nami, ale też między sobą i już tutaj przy stolikach podsłuchiwałam ciekawe rozmowy i dyskusje, także mam nadzieję, że to też będzie okazja do wymiany tych doświadczeń również między Państwem bezpośrednio. Ja nazywam się Dorota Pokrop, jestem dyrektorem w zespole podatkowym EY i tak naprawdę od dobrych kilku lat specjalizuję się w realizacji projektów podatkowych dla sektora samorządowego, dla sektora gminnego. Z niektórych z Państwem miałam już okazję i przyjemność współpracować. Myślę, że o efektach to mogą Państwo między sobą poszeptać. Myślę, że były dobre. Także to gwoli wprowadzenia. Pierwszy temat, gorący wyrok sprzed tygodnia, centralizacja jednostek budżetowych dla celów VAT-u. Pomówimy o plusach, minusach i zobaczmy, jak na to Państwo się zapatrują. Pewnie wszyscy wiedzą i znają ten temat, czy to od zeszłego tygodnia, czy ostatnich miesięcy. Temat oczywiście ma dłuższą historię i bardzo krótko tylko o niej opowiem. Mianowicie spór w zakresie tego, czy jednostki budżetowe są jednym podatnikiem z gminą, czy też nie, tak jak to wygląda, można powiedzieć, prawie w całej Polsce na dzień dzisiejszy, trwa od roku 2010. Wtedy dwa miasta zdecydowały się wystąpić z wnioskiem o interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że mogłyby być, niezależnie od tego, że wszyscy pozostali odrębnie się rozliczają, żeby mogli rozliczać ten VAT razem, aby na tym de facto skorzystać finansowo i VAT, który nie podlegał odliczeniu z uwagi właśnie na taki podział, żeby można było ten VAT odzyskać i na bieżąco sobie poradzić z tym, że gmina funkcjonuje jako de facto podmiot składający się czasami z kilkuset mniejszych organizacyjnie wyodrębnionych jednostek. Temat ten trafił pod rozstrzygnięcie sądów administracyjnych. W 2013 roku w przypadku jednego postępowania zakończyło się ono prawomocnym wyrokiem. Miasto uzyskało potwierdzenie, że jest jednym podatnikiem. W konsekwencji zaczęło też się rozliczać w ten sposób. W drugim postępowaniu minister finansów zawnioskował, można powiedzieć, o to, aby skierować pytanie prejudycjalne do Luksemburga, do Trybunału Sprawiedliwości, co też uczynił później NSA. No i spór zakończył się w zeszłym tygodniu. Tak jak wszyscy wiemy, Trybunał w Luksemburgu potwierdził to, co powiedział NSA w uchwale 7 sędziów, która tak naprawdę obowiązuje już od 2013 roku i na dzisiaj nie mamy jakby wątpliwości i de facto też możliwości, aby utrzymać stan obecny, czyli odrębną rejestrację, odrębne rozliczenia jednostek i gminy. Jeśli chodzi o reakcję ministerstwa, no to był wydany komunikat, który podejrzewam, że też Państwo znają. My oczywiście w zakresie, jaki on będzie się też pojawiał i dotyczył tematów, które dzisiaj będą powiedziane, przytoczymy najważniejsze kwestie z niego. Jedną rzecz, która może jakby gdzieś tam umknąć, tak, pod tytułem no mamy orzeczenie co do jednostek, to jest jeszcze czekająca uchwała kolejna NSA w zakresie kwestii odliczenia VAT w przypadku zakładów budżetowych. Jakby tamta kwestia z założenia trochę inaczej jest skonstruowana, jakby ona nie dąży do tego, żeby odpowiedzieć, czy zakłady są odrębnymi podatnikami, czy też nie. Do tego NSA w uzasadnieniu do swojej uchwały odnosił się, że jakby ta odrębność faktycznie występuje, bo istnieje samodzielność. Jednakże my no jakby już wyprzedzając sytuację, w której będziemy w stanie faktycznym takim, że zapadł zeszłotygodniowy wyrok Trybunału, jakby widzimy też możliwość, ryzyko, zależy jak na to spojrzymy, że w stosunku do zakładów budżetowych również coś się zmieni. Dlatego jakby uczulamy, że coś takiego nastąpi, nie ma jeszcze wyznaczonego
tutaj daty posiedzenia, w związku z czym no, temat otwarty, ale w marcu zadane, skierowane zostało to do NSA i postanowienie w tym zakresie zostało wydane, w związku z czym no, można się spodziewać z naszego doświadczenia, że gdzieś na przestrzeni roku ten wyrok, również wyrok, uchwała zapadnie. To, co jakby budziło największe, myślę, już kontrowersje obecnie, gdy jakby wszyscy już mieliśmy świadomość, że taki temat tego jednego podatnika istnieje, to była kwestia, a od kiedy, jeżeli już to się zdarzy, tak? No i oczywiście komunikat ministra finansów dał taką odpowiedź, mówiąca, że w połowie przyszłego roku powinniśmy zacząć się rozliczać jak jeden podatnik. To znaczy powiedział, że oczywiście na dzień dzisiejszy to już obowiązuje i gdybyśmy chcieli, możemy już teraz się scentralizować, nawet pójść krok dalej, scentralizować się wstecz, ponieważ oczywiście Trybunał potwierdził to, co obowiązuje. Tak, tutaj nie mamy żadnej zmiany przepisów. Jednocześnie dał minister nam te 9 miesięcy, no licząc, że połowa roku pierwszy lipca, te 9 miesięcy na zmianę i wdrożenie. I jednocześnie tutaj wskazał kilka tematów, w stosunku do których my też mamy swój komentarz. Pierwsze to wskazanie właśnie tego, że jeżeli ktoś już dzisiaj chciałby się tak rozliczać, to ma prawo to zrobić, ma prawo dokonać korekty, jednakże ta korekta nie może być wycinkowa, tylko musi pokryć całą przeszłość. Całą przeszłość rozumianą jako podatek należny, tam gdzie on nie był wykazany, dlatego że na przykład nasze jednostki nie przekroczyły progu obrotu w ciągu roku 150 tysięcy złotych i z tego tytułu nie naliczały VAT-u tam, gdzie on powinien być naliczany, w związku z czym korekta by wymagała, abyśmy teraz to naliczyli i zapłacili. Z drugiej strony, no oczywiście kwestia podatku naliczonego i jeżeli chodzi o to, jakie jest podejście organów i co się dzieje, jeżeli chodzi o korekty, to korekta podatku należnego z założenia sięga rok dalej z uwagi na takie, a nie inną konstrukcję w przepisach podatkowych. Jednakże my tutaj mamy taki nasz swój komentarz, że z uwagi na fakt, że korekta, która miałaby mieć miejsce jako dostosowanie się do tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, daje nam możliwość sięgnięcia z podatkiem naliczonym rok dalej. Co oznacza, że tak jak Państwo jakby z założenia na dzień dzisiejszy myślą o odliczeniu, patrząc na rok 2011 aż do grudnia tego roku, to w przypadku korekty, która dotyczyłaby właśnie rozstrzygnięcia przez Trybunał, można sięgnąć w naszej ocenie rok dalej. Oczywiście to jest nasza ocena, która niekoniecznie będzie wprost potwierdzana przez organy, ale jakby taka jest praktyka stosowania przepisów obowiązujących także w przypadkach innych, niekoniecznie gminnych, tak, gdzie braliśmy udziały w takich korektach po wyroku. Kolejna kwestia, o której wspomniałem, to 150 tysięcy złotych, tak, i konieczność naliczenia VAT-u. To tylko taki nasz komentarz też z praktyki, ponieważ my w praktyce zdarzyło nam się już centralizować niektóre miasta. Zdarzyło nam się centralizować z punktu widzenia możliwości, jakie daje centralizacja, czyli możliwości odliczenia VAT-u gdzieś, gdzie on nie był odliczony, w przypadku dużych inwestycji, w których kwota VAT-u przysłaniała zupełnie kwestię tego VAT-u, który nie był wykazany, a który musielibyśmy odliczyć, patrząc na to, że owszem, może mówimy o 100 podatnikach, o 50, tak, ale jeżeli w ramach nich są szkoły, przedszkola, to kwestie jakiejś sprzedaży i VAT-u, który byłby naliczony na tym, to są kwestie marginalne. Stąd też to taki nasz praktyczny komentarz. Tego VAT-u nie było dużo, w związku z czym można, myślę, myśleć o korekcie, na pewno trzeba policzyć takie rzeczy, ale w praktyce wiemy, że to się często opłaca. To może jeszcze tutaj dodam, bo jeszcze to, z czym żeśmy się borykali, to była kwestia, jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego te 5 lat do tyłu, kiedy już jakby wtedy to może ktoś jeszcze to wiedział, ale po 5 latach to kto to będzie pamiętał, kiedy dokumenty albo są, albo nie ma, tylko są wpłaty. I tutaj też można powiedzieć, że troszeczkę poszliśmy na skróty, natomiast de facto dla Urzędu Skarbowego nie było to problemem i ujmowaliśmy to po prostu jedną dużą kwotą na początku roku.
czyli w styczniu, na przykład w styczniu zamiast w grudniu, co oczywiście jakby z punktu widzenia techniki zrobienia deklaracji może nie było idealne, natomiast po pierwsze urząd tego nie kwestionował, a po drugie nawet gdyby to zrobił, no to oczywiście efekt finansowy byłby ten sam, bo żeśmy nadpłacili podatek potem, żeby jakby ewentualnie go potem zjadać, więc patrząc na, to oczywiście trzeba robić w porozumieniu z urzędem skarbowym, prawda? My mieliśmy jakby ludzi, którzy z nami chcieli rozmawiać, bo dla nich to też było duże ćwiczenie do wykonania. Natomiast jak najbardziej to się udało, czyli po pierwsze kwota absolutnie nie przekreślała oszczędności związanych z centralizacją, a po drugie sama technika, o ile gdybyśmy chcieli to zrobić idealnie, no to byłaby niezwykle trudna, o tyle jeżeli udało się wynegocjować, można powiedzieć, pewne uproszczenia, które prowadziły do tego, że podatek jest zapłacony w prawidłowej wysokości i generalnie może troszeczkę wcześniej niż powinien, ale w ramach roku podatkowego, no to de facto te korekty nie były logistycznie aż takim dużym wysiłkiem, niż gdybyśmy próbowali jednak rozdziubać każdą kwotę na poszczególne miesiące, bo to rzeczywiście okazało się, że no generalnie 5 lat do tyłu jest, można powiedzieć, w dużej mierze bardzo trudne albo nawet czasami niewykonalne. A jaka reakcja była przy korekcie faktur? No bo rozumiem, że faktury sprzedażowe, jednostki, które nie są podatnikami, powinny teraz skorygować do zera. Takich podmiotów tak naprawdę jest zobowiązanie, te podmioty, które sobie odliczamy. My wystawiamy faktury jako jeden podatnik, jako GLIN. No i skala tego jest olbrzymia. To też jakby zależy od sytuacji. W tej konkretnej sytuacji to po pierwsze, już jakby mówię, po pierwsze to jakby to nie jest dokładnie ten problem, ale rozumiem jakby pani pytanie, bo dla tych, którzy są poniżej 150 tysięcy złotych, oni nigdy faktur nie wystawiali. Ale korygujemy wszystkie. Tak jest, więc te faktury trzeba wystawić i można je wystawić, jeśli trzeba, bo tam też czasami ta sprzedaż jest opodatkowana, ale nie na faktury, bo na przykład dla osób fizycznych, prawda? Więc jakby trzeba to uregulować, ale dla tych, którzy podatnikami nie byli, to jest mniejszy problem, bo robimy to na bieżąco, prawda? Natomiast w odniesieniu do tych, którzy podatnikami byli, no to rzeczywiście kłopot mamy i to też jakby zależy, bo mamy miasta, które zwyczajnie tego nie korygowały i zostawiły, mówiąc o tym, że to jest tak naprawdę ciągle ten jeden podatnik, tylko dane są błędne i powiedzmy faktury korygujące, ale na dane same, czyli nie anulowanie faktury. To też było ustalone z Urzędem Skarbowym, bo Urząd Skarbowy jakby patrząc na rozliczenia, to jedne jednostki miały na przykład podatek do zwrotu, inne miały podatek do zapłaty i dla Urzędu Skarbowego łatwiej było, jak żeśmy się umówili, że my nie będziemy teraz tych rozliczeń i faktur korygować do zera, żeby na bieżąco zgodnie z przepisami, czyli po uzyskaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej ściągnąć to wszystko do zera, tylko oni jakby uznali, że to jest deklaracja cząstkowa. Protokół był czysty, mimo tego, że widzieli jakby te całe rozliczenia. Nie były w formacie protokołu, bo tu nie ma tej formy. Tak, to jest na zasadzie dogadania się, można powiedzieć wprost. Natomiast to jakby w jednym przypadku, natomiast w innych przypadkach to jeszcze jakby to, z czego można było korzystać, to interpretacje podatkowe, że jednak jesteśmy osobnymi podatnikami i też pewnie część z Państwa takie interpretacje ma. I w tej sytuacji, jeżeli mamy taką interpretację, o którą żeśmy się pochylili, że jesteśmy odrębnymi podatnikami, no to myślę, że te korekty faktur będzie łatwiej wykonywać. No bo przynajmniej będziemy mogli powiedzieć, że one były wystawione zgodnie z przepisami prawa na moment wystawienia. Także tutaj też mamy różne sytuacje. Na pewno to trzeba wykorygować. Ja bym raczej proponowała, żeby tego nie korygować do zera i nie wystawiać nowych faktur, tylko w tej specyficznej sytuacji korygować co do danych sprzedawcy, które będą niestety ekstremalnie inne, ale myślę, że w tym całym zamieszaniu to jest chyba najmniejsze zło i myślę, że to proponuję, jeśli z Urzędem Skarbowym boimy się dogadać, a rozumiem ten dyskomfort, prawda, że no, tu się można dogadywać, ludzie się zmienią i inni powiedzą co innego. Także absolutnie rozumiem. To myślę, że odpowiedzią na to byłoby wystąpienie z wnioskiem o interpretację. I pewnie też jakby zanim wszyscy tutaj jak jeden mąż po tę interpretację wystąpimy,
to być może jeszcze jakieś rozmowy w ministerstwie, żeby też ich przygotować na to, żeby oni w tej super specyficznej sytuacji może dopisali to do tego obwieszczenia, prawda? A może wydali interpretację ogólną, żeby wszystkim zdjąć to z głowy. To znaczy, tak, bo ja tu też powiem, bo oczywiście teraz mówimy o komunikacie z zeszłego tygodnia, który poruszył w jednym zakresie kwestię przeszłości, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze, no to jest tylko komunikat, ale z drugiej strony w 2013 roku też był wydany komunikat ministerstwa, który powiedział, nie będę kwestionował.